Nasza wspólna wycieczka na język trolla w Norwegii rozpoczęła się w Warszawie. Sam dojechałem z Gdańska do Warszawy pociągiem. W Warszawie spotkaliśmy się, ustaliliśmy ekwipunek, zakupiliśmy prowiant. Następnego dnia z rana złapaliśmy samolot z Warszawy do Bergen, by stamtąd wynajętym samochodem dotrzeć między innymi za pomocą przeprawy promowej do malowniczo położonego miasteczka Oda i jeszcze stamtąd parę ładnych kilometrów serpentynami do parkingu blisko języka trolla. Tutaj zaczęła się pierwsza wędrówka. Wybraliśmy drogę asfaltową i tą właśnie serpentynką udaliśmy się na taki mini płaskowyż, gdzie znajdowała się osada domków letniskowych. Ominęliśmy ją i ruszyliśmy w górę. I tutaj zaczęły się problemy, ponieważ zrobiło się ciemno i już na samym starcie mieliśmy problemy mimo GPS-a i innych urządzeń elektronicznych i dostępu do internetu. Mieliśmy problem po prostu ze znalezieniem odpowiedniej ścieżki. Tak więc troszeczkę dokluczyliśmy. Kiedy udało się odnaleźć ten szlak, wtedy te problemy wcale się nie zmniejszyły. Było ciemno, padał śnieg, widoczność była ograniczona. Na szczęście za pomocą wbitych takich słupków, które miały takie naklejki odblaskowe, tak jak na znakach drogowych, świecąc na te tyczki, odnajdowaliśmy kolejne etapy ścieżki. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o osobistym wątku, bardzo ważnym w tej wyprawie, a mianowicie już przed samym wyjazdem, tuż przed wyjściem z domu na pociąg z Gdańska do Warszawy, poczułem się niezbyt wyraźnie. Wiedziałem, że może być to problem gastryczny. No i tak niestety się stało. I pierwszego dnia mocno odczułem dolegliwości związane właśnie z grypą żołądkową. Już na starcie poruszałem się na ostatnich nogach. Celem pierwszego dnia było dotarcie do domku, w którym można się schronić w razie trudnych warunków atmosferycznych, ale również tutaj mieliśmy ogromne problemy z dotarciem. Byliśmy coraz bardziej zmęczeni. Śnieg wcale nie słabł. Nie mieliśmy pewności co do tego, czy jesteśmy w danym miejscu. W pewnym momencie wydawało się, że już jesteśmy na miejscu. Zaczęliśmy poszukiwanie właśnie tego domku metodą przeczesywania co kilkadziesiąt metrów. Szliśmy w określonym kierunku, no i trafiliśmy, ale niestety nie na domek, tylko na stróżówkę. Oczywiście nie było tam nikogo. Nasze nadzieje po prostu zostały tutaj rozwiane i dalej musieliśmy jeszcze szukać, a okazało się, że ten domek był bardzo, bardzo blisko. W tym domku ratunkowym spędziliśmy noc. Nazajutrz okazało się, jak blisko byliśmy celu i jak łatwo można się zgubić w ciężkich warunkach. Rano udaliśmy się na sesję zdjęciową i po zwinięciu części obozu udaliśmy się do niezbyt odległego drugiego takiego podobnego domku. Tam zostawiliśmy część rzeczy i niestety okazało się, że nie mamy gazu do podgrzania żywności liofilizowanej, no i do zrobienia ciepłej herbaty. Tutaj nasza sytuacja się skomplikowała, ponieważ musieliśmy iść dalej. Nie mieliśmy wody, bo wodę uzyskiwaliśmy ze stopionego śniegu, tak więc był problem. Racje wody zostały ograniczone, no i trzeba było sobie radzić, spożywając śnieg i lód. Na początku niechętnie, a później, jak już bardzo pragnienie doskwierało, to już każdy sięgał po te lodowe rarytasy. No ale cóż, najważniejsza droga i najważniejsza część wyprawy była przed nami. Przypomnę, że byłem wycieńczony, odwodniony i jeszcze nie było czym zagrzać ciepłego posiłku. Tak więc moje tempo marszu było mizerne. Obstawiałem tyły raczej, chłopacy tutaj torowali, a ja korzystałem z tego, bo nie miałem kompletnie siły, żeby poprowadzić. Bliskość celu motywowała nas do przyspieszenia, do zmobilizowania się i dotarliśmy, pokonując jedną w zasadzie taką większą przeszkodę, koryto, można powiedzieć, rzeki, dotarliśmy do języka trolla. Nie spędziliśmy tam długo i niemalże jak z tych filmów, tych książek o zdobywaniu wysokich gór, rozejrzeliśmy się, zrobiliśmy sobie kilka zdjęć, no i cóż, trzeba było wracać. Decyzja była trafna. Wróciliśmy przed zmierzchem, nie utrudnialiśmy sobie jeszcze dodatkowo życia i trafiliśmy na zachód słońca. W domku ratunkowym spędziliśmy noc. Nieco wiało, ale
jakoś domek nie zwiało, był przymocowany za pomocą stalowych lin i kolejnego dnia z rana udaliśmy się już nieco zmęczeni i nieco odwodnieni w drogę powrotną. Droga do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód, nie nastręczała nam żadnych problemów. Okazało się, że samochód jest na swoim miejscu, a było to pewną zagadką, ponieważ zaparkowaliśmy w miejscu ani niedozwolonym, ani jakimś wyznaczonym specjalnie. Po prostu przycupnęliśmy sobie gdzieś z boku, ale okazało się, że nikomu to nie przeszkadzało. Wróciliśmy tą samą drogą do Bergen, do samego miasta, gdzie czekały na nas ciepłe łóżka w schronisku, w samym centrum Bergen. Po dwóch dniach chodzenia po lodowych pustyniach i z lekkim odwodnieniem, a w moim przypadku jeszcze dodatkowo lekko ustępującą chorobą gastryczną, przyjęliśmy te ciepłe, skromne, bardzo skromne pokoje, bardzo entuzjastycznie. W Bergen pogoda była mizerna, nie zrobiłem praktycznie żadnego zdjęcia, ani żadnego filmu. Rano po przenocowaniu udaliśmy się dużo, dużo wcześniej na lotnisko. Nie chciało się nigdzie wychodzić, no ale ja musiałem udać się jeszcze pobliskiego wybrzeża, by wykorzystać jeszcze te parę godzin do odlotu. Lot przebiegł bez zakłóceń i wieczorem byliśmy w Warszawie. Jakie są zalety podróżowania grupowego? No, pierwsza sprawa to ta wyprawa mogła się odbyć przez dzielenie kosztów, przez wspólne torowanie szlaków i wsparcie. Poza tym należy wspomnieć o tym, że mieliśmy jeden duży bagaż, jedną wielką walizę bagażu rejestrowanego, nie na pokładzie samolotu, tylko gdzieś tam w luku bagażowym. No i też w razie jakiegoś właśnie pogorszenia stanu zdrowia byliśmy w stanie na przykład w trójkę próbować przynajmniej ratować tę osobę, a może nawet ewakuować z danego miejsca. Natomiast są również wady takiego podróżowania. Także miecz jest obosieczny, jest to współodpowiedzialność za towarzyszy i ich błędy. Tak więc tutaj grupę trzeba odpowiednio dobrać, żeby nie była zbyt jakaś słaba osoba, żeby po prostu nie wadziła. No tutaj okazało się, że jedną z najsłabszych osób byłem właśnie ja, bo po prostu już na samym starcie byłem ekstremalnie osłabiony. Trzeba się również podporządkować planom ekipy. Na samym języku trolla, gdy ja się fotograficznie tutaj rozkręcałem, kierownik wyprawy zarządził odwrót. No i cóż, musiałem po prostu praktycznie w połowie zakończyć fotografowanie, zwinąć po prostu żagle. Ale gdyby nie liderzy, którzy przecierali szlaki, no kto wie, jak ta wyprawa by się skończyła, miałbym spory problem z solowym wejściem na język trolla. Dlaczego w takim razie warto było pojechać? A mianowicie zimowa aura sprawiała, że to miejsce wyglądało kompletnie inaczej niż na dziesiątkach tysięcy zdjęć turystów. No i a propos turystów, nie spotkaliśmy nikogo. Brak turystów równa się spokój. Dodatkowo należy tutaj wskazać niższe koszty podróży. Można było poza tym sprawdzić swoje siły w nieco trudniejszej porze roku. Dla zdrowego człowieka była to nieco trudniejsza wyprawa. Dla mnie była to trudna wyprawa ze względu na chorobę gastryczną, wyczerpanie, odwodnienie. Poza tym wiadomo, jak jest zimą, śnieg, wiatr, krótki dzień, no i spożywanie lodowatych posiłków. Jeśli chodzi o stronę fotograficzną, to mówiąc kolokwialnie, to się nie nafotografowałem tam, bo pogoda nie była zbytnio sprzyjająca, ponieważ była to wycieczka nie fotograficzna, tylko krajoznawcza, nazwijmy ją. Tak więc, no, mam spory niedosyt. Podczas całej wyprawy spotkałem dwa interesujące miejsca. Sam język trolla, bardzo malownicze miejsce, oraz zejście z płaskowyżu z widokiem właśnie na domki letniskowe, z widokiem na ulokowane nieopodal miasteczko Oda. Jeżeli miałbym wrócić, to tam chciałbym ustawić aparat i poczekać na bardziej korzystne warunki pogodowe. W sumie wydałem 707 zł plus dodatkowa żywność za 65 zł, która nie różniła się od tej, którą spożywam na co dzień, więc nie liczę tego kosztu. Przy czym należy tutaj zaznaczyć, że sam lot kosztował 190 zł, natomiast herbata w barze 20. Wynajem samochodu kosztował 45 zł na osobę, natomiast same opłaty drogowe i prom 103 zł. Tak więc do państwa odprowadziliśmy większą kwotę niż do prywatnej kieszeni. No i jeszcze schronisko za ekstremalnie niską kwotę 50 zł. Warunki podczas całej wyprawy były średnie. Nie mieliśmy zbytnio
większych utrudnień. Śnieg oscylował od kostek do kolan, ale można powiedzieć, że średnio do łydek. Wiatr nie był zbyt intensywny, czasami, chwilami był taki, że utrudniał utrzymanie się czy przemieszczanie się, ale to były tylko momenty. Temperatura od minus 3 do 0 stopni, szlak był relatywnie łatwy. Reasumując, mieliśmy bardzo, ale to bardzo umiarkowane warunki atmosferyczne. Na koniec, czy warto? Oczywiście, że warto. Warto sprawdzać siebie w trudniejszych warunkach. Po takiej wyprawie, bo ciężko to nazwać wycieczką, człowiek troszeczkę inaczej patrzy na problemy dnia codziennego. Jest to również odskocznia od codzienności. To zaskakujące, jak organizm potrafi się dostosować do takich trudnych warunków, czyli choroby, odwodnienia, braku energii przede wszystkim z posiłków. Ale okazuje się, że w takich sytuacjach następuje jakaś cudowna mobilizacja i znajdują się te siły, żeby przetrwać.